I think that there's no need to talk about the problems of Zaxa. They are still 3 times European Championship winners, so I believe that victory like this tastes very well. For sure, I think we play very good. We, how can I say, we put energy. The supporters help us to with the atmosphere here. It was amazing play. And I think we could play good in high level, serving, reception. Everybody play good. So everybody that came to the bench, from the bench, played good. So it was amazing. Everybody is good. Okay, I suppose that there's no chance to win the game like this with no solid defense. And you were solid as a rock today. I think I did a great match, but the most important was the block defense. So it's, I don't defend, how can I say, alone. I have the help of the block, because block blocks one part of the court and I take another part. So today I was happy, but for sure the block helped me to do a great job. Okay, please refer to your situation in the table right now. It was a win for, we would say, 6 points. Yeah, for very sure. Important. They were seventh position. They were. We were sixth, so it was important match. We have a lot of important matches in the sequence now. But let's see. We have to think step by step. It was important, but we have a great match, important match against Nisa. So we don't have a long time to celebrate. Let's say today we celebrate. Tomorrow we focus again in Nisa. That's a great idea. Thank you. Mecz, który chyba pokazał wartość drużyny i to, w jaki sposób drużyna potrafi trzymać koncentrację, bo wydaje się, że to było kluczowe, żeby pokonać Zaxę. Ja chciałbym pogratulować przede wszystkim, złożyć gratulacje dla zespołu przede wszystkim za to, jak zareagował zespół na te 3 ostatnie porażki. Przyjechał do nas mocny przeciwnik. Wiedzieliśmy, gdzie popełniliśmy błędy w poprzednich spotkaniach i dzisiaj naprawdę zrealizowaliśmy to, co trzeba było zrobić przeciwko takiej ekipie jak Kędzierzyn-Koźle. Postawiliśmy na mocną zagrywkę, odrzuciliśmy przeciwnika od siatki, co dało nam dużo dobrych bloków, co dało nam dużo dobrych obron. I po tych obronach przede wszystkim zagraliśmy twardo w ataku, tego, czego nam zabrakło w tych ostatnich spotkaniach. Rozwiązywaliśmy te ataki za miękko, dzisiaj naprawdę twardy atak. I to trzeba po prostu docenić, dzisiaj cieszyć się bardzo mocno z tej wygranej. I tak jak Emil wspomniałeś, bardzo cieszy to, jak weszliśmy w mecz, bo weszliśmy bardzo dobrze i myślę, że ten pierwszy set napędził nas już potem na następne partie. I też Zaxa to zawsze Zaxa, a jeszcze dodatkowo Zaxa taka nieodgadniona, to dodatkowo groźny rywal, takie mam wrażenie. Jasne, zdecydowanie, pełna zgoda. Też się zastanawialiśmy, na jaką Zaxę dzisiaj tutaj trafimy. Zaxa miała swoje problemy i dalej mierzy się z tymi problemami. Wiedzieliśmy o tym, że w takiej sytuacji to my musimy być tym takim zespołem, który będzie nadawał rytm temu spotkaniu. I tak też było, także bardzo się cieszymy, że dopisujemy 3 bardzo ważne punkty do tabeli. Wiemy, co się dzieje w lidze. Jest wiele chętnych drużyn, żeby wziąć udział w playoffach. A miejsc jest tylko 8, także bardzo się cieszę, że utrzymaliśmy koncentrację i mówię, te 3 punkty bardzo ważą w kontekście naszej przyszłości. Jeszcze powiedz proszę na koniec, jaki macie patent na to, żeby 2 atakujących utrzymywać na bardzo wysokim poziomie? Ostatnie tygodnie więcej grał Schulz, teraz chodzi Malina i zostaje MVP. Bardzo się cieszę, że mamy taki dobry problem. Bardzo myślę, że chłopcy też to czują, jest zdrowa rywalizacja między nimi. Malina ma swoje atuty, Damian ma swoje atuty. Dla nas jest bardzo ważne, że możemy liczyć na jednego i drugiego. Jeżeli jeden jest teoretycznie w troszkę lepszej dyspozycji, to wiadomo, gra i to on stara się pchać zespół do przodu. Jeżeli pojawia się jakiś problem, wchodzi drugi i odpłaca tym samym. Także bardzo się cieszymy, oby tak dalej. Myślę, że i Malina, i Damian będą bardzo ważni w kontekście naszych dalszych gier. Tak można zażartować pełną powagą z jednej strony, że złota Malina to znaczy coś więcej teraz. Aj, to no dzisiaj dobra dyspozycja, przede wszystkim zdrowotnie, wszystko jest ok. Musieliśmy się odbudować po prostu po 3 takich, nawet ciężko to nazwać słabszymi, bo no po prostu przegraliśmy bez wygranego seta, 3 spotkania, no ale myślę, że z 2 najlepszymi zespołami w lidze, które po prostu dominują większość rywali, także może to było dobre na przykład przygotowanie do tego dzisiejszego meczu, więc cieszę się, że drużyna tak zareagowała po tych 3 przegranych i ten najważniejszy mecz wydaje mi się w kontekście playoffów, który no, pozwoli nam,
pozwala nam odskoczyć, bo to mecz było 6 punktów. Zaksa mogła do nas doskoczyć, teraz mamy już jakąś przewagę, więc myślę, że w Nysie również zagramy dobrze, ale mamy więcej spokoju na pewno. A zgodzisz się, że Mateusz Malinowski pokazał się jako taki wzór tego, co można dawać drużynie? No wiadomo, ostatnie tygodnie trochę mniej ciebie w pierwszym składzie, teraz wychodzisz, jesteś instytucją. Ciężko mi powiedzieć, co się zmieniło od tego czasu, bo mówię, w meczu z Zawierciem gdzieś tam delikatny uraz, ale bez jakby konsekwencji, więc może przez to nie wystąpiłem jakby w tym pucharze, troszeczkę żałuję, no ale czasem tak jest po prostu ze zdrowiem. Mieliśmy troszeczkę czasu na odpoczynek, regenerację, dużo nie trenowaliśmy, ale mówię, czasem ten odpoczynek też jest ważny i dzisiaj to zadziałało, bo z Jastrzębiem zagrałem 1,5 seta, nie byłem z siebie do końca zadowolony, bo to nie było to. Dzisiaj bardzo dobrze się czułem fizycznie, więc po prostu pokazałem, wydaje mi się, dobrą grę, ale wymagam od siebie i tak więcej, przede wszystkim w elemencie zagrywki.